Cześć, z tej strony Paweł Mazurkiewicz, jestem konsultantem systemów Navi Business Central firmy Intersys. Dziś w ramach kolejnego wpisu z serii Out of the Box przedstawię Wam kolejną porcję nowości Business Central 17. W ostatnim wydaniu Out of the Box pokazaliśmy, w jaki sposób skonfigurować, aby system Business Central powiadamiał użytkowników o kluczowych zmianach w systemie. Więc serdecznie zapraszam do naszych wcześniejszych wpisów. W dzisiejszym wydaniu pokażemy, w jaki sposób skonfigurować politykę przechowywania danych. Dlaczego jest to ważne? A dlatego, że zależy nam w wersjach SaaS-owych, aby przyrost bazy danych był zarządzany i kontrolowany. Jednocześnie, jeżeli te dane rosną, to spada nam wydajność w systemie. A dodatkowo chcielibyśmy uzyskać dość czytelny obraz przeglądanych informacji, więc również polityka przechowywania danych da nam również takie korzyści. A więc w jaki sposób ją skonfigurować? Przejdźmy sobie do ustawień. I tutaj mamy listę tabel, dla której została skonfigurowana polityka przechowywania danych. Dodajmy sobie, w jaki sposób dodać nową tabelę, w jaki sposób objąć ją tą polityką. Wybieramy nowy, a następnie wskazujemy, jaki numer tabeli chcielibyśmy objąć tą polityką. Możemy wybrać przyciskiem asysty, podpowie nam się tutaj ostatnio użyta tabela. Możemy ją również wpisać z ręki. A więc przykładowo, jeżeli wybierzemy sobie numer tabeli, przejdziemy do następnego wiersza, rozczyta nam tabelę, a więc pokazuje nam, że jest to email outbox i już możemy ją zacząć konfigurować. W jaki sposób? Są tutaj takie dwa składowe czynniki. Pierwszy z nich należy określić, jaki będzie ten okres przechowywania danych. Te okresy mogą być wybrane z predefiniowanej listy, którą daje nam Microsoft, ale możemy również sobie utworzyć własny nowy okres. Czyli jeżeli byśmy założyli, że firma nasza potrzebuje takiego 45-dniowego okresu przechowywania danych dla jakiejś tam tabeli, to możemy sobie taki dodać. A więc wprowadzamy, że jest to 45 dni, wybieramy okres i tutaj również możemy skorzystać z tych budowanych okresów, czyli tydzień, miesiąc, 6 miesięcy, rok czy 28 dni. Możemy również dodać customowy, a więc sami sobie możemy określić, jaki ten okres miałby być. W naszym przypadku jest to minus 45 dni. Jednocześnie system podpowie, jaki dla tego okresu, jaka będzie data wygaśnięcia zapisów. OK, a więc wybieramy sobie nasz nowy skonfigurowany okres. Następnie wskazujemy, czy system ma, czy zapisy będą usuwane ręcznie, tak lub nie. Czy ta polityka ma zostać włączona? Jeżeli ją włączymy za pierwszym razem, to dodatkowo powstanie nam kolejka zleceń, ponieważ polityka przechowywania danych może działać automatycznie z kolejki zleceń, a więc ustawiamy, że zapisy będą sprawdzane, czy zostały wygaśnięte codziennie o godzinie 2 w nocy. Jeżeli miało być zmienione, to zalecamy, aby to było poza godzinami jednak pracy użytkowników. My natomiast przedstawimy w dzisiejszym przypadku, w jaki sposób usuwać te zapisy ręcznie. A więc ustawiamy, czy jest ręcznie, czy ma być włączona. I trzeci znacznik odpowiada za to, czy ta polityka dotyczy całej tabeli. Bo być może chcielibyśmy, aby tylko niektóre dane z tabeli były usuwane. W takim przypadku należy odznaczyć, że polityka dotyczy całej tabeli. Jednocześnie pojawia nam się nowa zakładka, w której możemy zdefiniować filtry. Filtry oczywiście znamy, tak jak w przypadku różnych raportów, a więc wybieramy. Powiedzmy, że w przypadku nowej polityki do tabeli chcielibyśmy, aby usuwane były tylko wpisy, które dotyczą wysyłającego i tutaj podajemy na przykład mojego użytkownika. W ten sposób oczywiście system w pierwszej kolejności sprawdzi, czy takie zapisy są. Jeżeli tak, to sprawdzi, czy jest on zgodny z tą polityką przechowywania, czyli czy są zapisy starsze niż jeden miesiąc. No i oczywiście musimy ten wiersz włączyć. A więc możemy powiedzieć, że polityka może być do tabeli, ale jeszcze do wyszczególnionych zapisów, bądź też do całej tabeli. Wtedy zaznaczamy, że jest to dla
zastosuj do wszystkich wierszy. No, ja bym chciałby przedstawić taki przykład na zapisach dzienniku zmian. Oczywiście wróćmy do strony głównej. Widzimy też, że jest tutaj profil administratora, dlatego nie widzimy żadnych dashboardów, ponieważ chciałem skupić się na bezpośrednio na tym procesie zarządzania danymi. Przejdźmy więc do zapisów dziennika zmian. Jeśli je pofiltruję od najstarszego, widzimy, że mamy zapisy z dnia dzisiejszego, ale jeśli się przyjrzymy, to mamy również jakieś stare zapisy, które są z 19 października. Moja polityka firmy zakłada, że zapisy dziennika zmian powinny być przechowywane tylko przez miesiąc, a więc konfigurujmy sobie w ten sposób tą tabelę. Wracam więc do ustawień polityki, przechodzę do wcześniej założonej tabeli i widzimy, w jaki sposób się jest tutaj skonfigurowana. A więc jest włączona manualnie, jest uruchomiona. Nie możemy zastosować jej dla wszystkich wierszy, ponieważ akurat ta tabela zawiera już zdefiniowane filtry, których nie możemy zmienić i jest ona zalokowana. W związku z tym dodajmy sobie jeden filtr i niech to będzie data i godzina. Nie dodawajmy mu filtru. Chodzi o to, żeby pozostałe zapisy przeszły naszą funkcją. Załóżmy, że chcemy usunąć zapisy starsze niż miesiąc i włączamy. Jeśli włączyliśmy tą politykę nie dla całej tabeli, a jedynie dla tych wierszy, które złapią się w filtrze, wywołujemy proces automatycznego usuwania danych. System pyta nas, czy na pewno chcemy to zrobić. Tak, procesujemy, a następnie przejdziemy do informacji, a więc wróćmy sobie do na naszą stronę główną i przejdźmy do zapisów tej polityki. Jak możemy teraz zobaczyć, właśnie zostało usuniętych 39 rekordów z tabeli 405. Wróćmy więc do zapisów dziennika zmian i zobaczymy, czy te zapisy zostały faktycznie usunięte. Tak, jeżeli przejdziemy do najstarszych, widzimy, że nie ma tutaj zapisów październikowych. Więc zalecane jest, aby ta polityka była wykonywana automatycznie z kolejki. Ja natomiast przedstawiłem, w jaki sposób pokazywać ją, usuwać je ręcznie. Dodatkowo zmianą, która pojawiła się w Wave 2 dla Business Central wersji 17, jest taki mały dodatek, a więc do każdej tabeli zostało dodanych 4 pola nadrzędnie w kodzie, które mówią nam o tym, w jaki dodają nam dodatkową informację, którą wcześniej uzyskiwaliśmy z dziennika zmian, a mianowicie kto i kiedy utworzył rekord oraz kto i kiedy go zmodyfikował. Aby to sprawdzić, przejdziemy sobie do inspekcji strony. Na inspekcji strony, na tabeli logów zapisów dziennika zmian. Przejdźmy sobie niżej. Widzimy 4 dodatkowe pola. Kto utworzył, kiedy utworzył i kto oraz kto ostatnio zmodyfikował i kiedy. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Out of the Box. Serdecznie zapraszam na kolejne wpisy w przyszłym roku. Do usłyszenia.